Jak co roku czas dookoła Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek to czas wzmożonego ruchu w okolicach szczecińskich cmentarzy. Jest ich w Szczecinie kilka i są rozmieszczone w wielu miejscach, stąd na ostatnie dni października i pierwsze dni listopada przypada czas wielkich zmian logistycznych w Szczecinie. Nie inaczej będzie w tym roku. Największe zmiany obejmą oczywiście okolice cmentarza centralnego. Ulica Ku Słońcu będzie wyłączona z ruchu całkowicie, praktycznie już począwszy od ulicy Sikorskiego, skończywszy na rondzie Gierosa. Będzie zachowany tylko i wyłącznie ruch autobusów linii 67 oraz dodatków dojeżdżających do cmentarza, ale na fragmencie ulicy Ku Słońcu, czyli pomiędzy Karola Miarki a ulicą Santocką. Na czas Wszystkich Świętych nieważne będą wjazdówki na teren cmentarza. Zakład Usług Komunalnych wspólnie z policją będą dbać o to, by w okolicach nekropolii ruch samochodowy był możliwie jak najmniejszy. Będzie wprowadzony zakaz wjazdu na teren cmentarza centralnego. W tym dniu, w tych dniach też nie będą obowiązywały karnety. Oczywiście do 31 października są cały czas prowadzone pochówki na obiekcie, wobec czego musimy też tutaj uczynić wyjątek, który pozwoli godnie odbyć te wszelkie ceremonie w tym dniu. Patrząc na infrastrukturę, Zakład Usług Komunalnych w drodze przetargu wydzierżawił kilkadziesiąt miejsc przeznaczonych na handel kwiatami i zniczami. Na cmentarzach będzie więcej toalet, będą odbywać się także rozmaite kwesty. Nad porządkiem będzie czuwać policja wspierana przez inne służby mundurowe. Pełna mobilizacja rozpocznie się już 30 października. Dużą zmianą będzie możliwość dostępu do cmentarza centralnego. Na co dzień zamknięte bramy na dwa pierwsze dni listopada zostaną otwarte. Na terenie cmentarza centralnego mamy 13 bram. Wszystkie te bramy oczywiście będą 1 listopada otwarte, także ci, którzy znają swoje groby, ci, którzy będą chcieli wejść na teren cmentarza, będą mogli skorzystać z wszystkich czynnych w tym dniu bram. Z kolei te bramy zostaną zamknięte już 4, tak? Czyli wrócimy do poziomu tego, które mamy w regulaminie, czyli tego normalnego układu otwarcia cmentarza. Zarząd Drogi Transportu Miejskiego jak co roku namawia mieszkańców, by zostawili samochody w garażach i na cmentarz udali się komunikacją miejską. Miasto zadbało o wystarczającą liczbę połączeń zarówno autobusowych, jak i tramwajowych. Będą uruchamiane także nowe linie. Wszystko po to, by bezpiecznie, ale i szybko dojechać na groby naszych bliskich. Będą uruchomione dodatkowe linie autobusowe i linie tramwajowe. Nowością będzie linia tramwajowa numer 14, która będzie jeździła od placu Rodła do cmentarza centralnego i dalej do Gumieniec. Linia numer 8 będzie kursowała ze zwiększoną częstotliwością i będzie obsługiwana praktycznie tylko i wyłącznie przez tramwaje niskopodłogowe. Zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej rozpoczną się 31 października, a zakończą 3 lub 4 listopada.